W trosce o dobro naszej planety uczennice tarnobrzeskiego Hetmana zorganizowały EcoRide, czyli spacer łączący pokolenia, zwieńczony sadzeniem drzew w Parku Dzikowskim. Zwolnieni z teorii to ogólnopolska olimpiada projektów społecznych. Polega na praktycznej nauce kompetencji przydatnych w życiu zawodowym poprzez zorganizowanie prawdziwego projektu społecznego. W Tarnobrzegu projekt ten był oddolną inicjatywą uczennic Hetmana. Nasze wydarzenie zostało tak jakby wymyślone przez mnie i jeszcze moje cztery koleżanki. Po prostu wyszłyśmy na wypad do McDonalda i wpadłyśmy na pomysł, że fajnie byłoby coś takiego zorganizować ze względu na to, że teraz takimi tematami bardzo częstymi są właśnie ekologia i dbanie o środowisko. Dlatego postanowiłyśmy zmienić coś w Tarnobrzegu. Nie jest to duża zmiana, ale jednak coś może wniesiemy. Dlatego zachęcamy dzisiaj do spaceru, a nie do jazdy samochodem czy autobusem. I do zasadzenia drzew, które potem wyprodukują tlen. Wydarzenie rozpoczęło się od przemówień nawołujących do dbania o środowisko na dziedzińcu Zamku Tarnowskich. To o co was proszę? O szacunek, ale nie tylko do tych najstarszych drzew, bo one są świadkami historii, są wielokrotnością w wieku naszego. Też proszę was jednocześnie o szacunek do drzew młodszych, które mają szansę, żebyście im stworzyły w przyszłości szansę, by tak sędziwy, potężny wiek 100-150, nawet 400... ponad 400 lat te drzewa osiągnęły. Następnie uczestnicy przeszli po terenie parku, zatrzymując się przy pomnikach przyrody, po czym posadzili 10 lip drobnolistnych na placu za arboretum. Nasze wydarzenie ma pokazać wszystkim, że młodzi ludzie też mają zdolności organizacji takich rzeczy i też ma być to taką praktyką na przyszłość, jak mamy po prostu dalej funkcjonować i dawać sobie radę. Największą trudność mi sprawiło kupno drzewek. Następna trudność, jaka mnie napotkała, to droga prawna organizacji takiego wydarzenia. Nie miałam pojęcia, że tu aż tyle kroków trzeba wykonać, żeby takie wydarzenie zorganizować. Udało się, jednak wszystko jest ok. W projekcie Weronikę wsparli seniorzy z domu dziennego pobytu, dzieci z przedszkola numer 7 oraz społeczność Hetmana. Chcemy od tego roku w naszych mózgach zmienić po prostu myślenie, zmienić podejście do ekologii, bo tego nie da się akcjami, nie da się tego, że nagle stwierdzimy, że jesteśmy ekologiczni w tym dniu, w tej godzinie i tak dalej. Nie, bo to jest proces odkładający się, tak jak proces uczenia się. To nie jest tak, że od dzisiaj postanawiam się uczyć. Nie, bo to są pewne nawyki, a te nawyki się zmienia. To jest proces, który trochę trwa i postanowiliśmy, że od tego roku już musimy kategorycznie powiedzieć, żeby coś w naszych głowach się zmieniło, naszych uczniowskich, nauczycielskich, ale w naszych rodzinach również, w lokalnej społeczności. Dzięki większej ilości takich inicjatyw, Centrum Tarnobrzega ma szansę obrodzić w nowy, zielony las.